Serdecznie witam na kanale MatSpot. Dzisiaj będziemy robić zadanie 29 za dwa punkty. Dany jest okrąg ośrodku w punkcie S i promieniu R. Na przedłużeniu cięciwy AB poza punkt B odłożono odcinek BC równy promieniowi danego okręgu. Przez punkty C i S poprowadzono prostą. Prosta CS przecina dany okrąg w punktach D i E. Wykaż, że jeżeli miara kąta ACS jest równa alfa, to miara kąta ASD jest równa 3 alfa. My musimy sobie tutaj po pierwsze założyć, że miara kąta ACS, kąt ACS to jest tutaj w tym miejscu, że ten kąt jest równy alfa, ACS jest równy alfa i to będzie nasze założenie, a naszą tezą będzie to, że miara kąta ASD, kąt ASD jest tutaj, jego nazwiemy sobie X i ten kąt X powinien nam wyjść równy 3 alfa. Czyli to jest nasza teza. Dodatkowo przyjmiemy sobie jeszcze kilka oznaczeń, a mianowicie przyjmiemy sobie, że kąt SBC będzie równy kątowi beta. Przyjmiemy sobie, że kąt ten tutaj, kąt ABS jest równy gamma. I jeszcze przyjmiemy sobie, że kąt ASB, ten tutaj u góry, będzie się nazywał delta. To tak, żeby nam się to wszystko łatwiej zapisywało. Możemy sobie też to gdzieś obok obrazka wypisać, żeby było tak porządnie. No i nasz kąt ASD to jest kąt X. Musimy znaleźć połączenie między tym kątem a tym kątem wykorzystując te kąty, które tutaj oznaczyłem literami beta, gamma i delta. Zaczniemy jeszcze od jednej ważnej rzeczy z treści zadania. Tutaj mamy powiedziane, że po przedłużeniu cięciwy AB poza punkt B odłożono odcinek BC, który jest równy promieniowi danego okręgu. Czyli ten odcinek BC tutaj, on jest równy promieniowi. Tutaj jest R. Pierwszą rzeczą, którą sobie tutaj wykorzystamy, to teraz popatrzymy na trójkąt BCS i ten trójkąt, on ma tutaj promień i tutaj też ma tyle co promień. Czy ten trójkąt ma dwa boki równe, dwa ramiona równe, zatem jest to trójkąt równoramienny i jego kąty przy podstawie, czyli kąty przy tym boku, one będą sobie równe. Skoro tutaj jest alfa, to tutaj też będzie alfa. Kąty w każdym trójkącie, więc też w tym trójkącie razem muszą mieć 180 stopni. Więc jeśli ja dodam do siebie alfę, alfę i betę, to z tego muszę dostać 180 stopni. I tą równość sobie trochę przekształcimy. Najpierw mogę dodać alfę z alfą, to będą dwie alfy. Reszta mi się nie zmieni. Chcę wyliczyć z tego betę, więc dwa alfa przerzucę na drugą stronę. I dostaję z tego, że beta jest równe 180 odjąć 2 alfa. Pierwszy ważny etap zakończony. Przeskoczymy teraz do kąta gamma, a mianowicie najpierw sobie spojrzymy łącznie na kąty beta i gamma. Te dwa kąty to są kąty przyległe. A kąty przyległe dają razem 180 stopni, więc ja mogę napisać, że beta plus gamma to się równa 180 stopni. I tutaj w miejsce tej bety... Wstawię sobie teraz to, co obliczyłem przed chwilą. W miejsce bety mogę wstawić 180, odjąć 2 alfa. To jest zamiast bety, a całą resztę plus gamma równa się 180, przepisuję. I teraz sobie to przekształcamy tak, żeby mieć tylko gamę po lewej stronie znaku równości. Całą resztę przerzucam, ale jeszcze najpierw te 180 zapisuję. Te 180 stopni przerzucam, więc zmieniam znak. I 2 alfa przerzucam na drugą stronę, więc też zmieniam znak. Tu będzie plus 2 alfa. No i tutaj dzieje się fajna rzecz. 180 mi się skracają całkiem, redukują się. I zostaje tylko, że gamma równa się 2 alfa. Gamma mam opisany za pomocą alfy, tak jak wcześniej betę miałem opisaną za pomocą alfy. Teraz jeszcze nie przeniesiemy się od razu do delty. Najpierw przyjrzymy się trójkątowi ABS. Ten trójkąt, on tutaj ma promień koła. Ten bok jest równy promieniowi i ten bok też jest równy promieniowi. Czyli te dwa boki są równe i ten trójkąt jest równoramienny. Kąty równe to będą kąty przy podstawie, czyli ten kąt i ten kąt są sobie równe, więc tutaj też jest gamma. No to ponownie sobie skorzystamy z tego, że suma kątów w każdym trójkącie daje 180 stopni. Czy to będzie znaczyło, że ta gamma plus gamma i plus delta to jest razem 180. Gamma to jest tyle samo co 2 alfa, zamiast tej gammy daje dwie alfy, zamiast tej gammy daje dwie alfy, a resztę przepisuję. Te alfy mogę do siebie dodać 2 alfa i 2 alfa to jest razem 4 alfa, reszta bez zmian i chcę wyliczyć tutaj deltę. Te 180 mi zostanie, a przerzucę sobie te 4 alfa na drugą stronę, będzie ujemne 4 alfa. No, i mam opisaną jakoś deltę, zatem możemy przejść do czwartego, ostatniego już etapu zadania. Teraz patrzymy sobie na trzy kąty: na kąt x, na kąt delta i na kąt alfa. Te trzy kąty razem dają mi łącznie 180 stopni. No i teraz sobie mogę wstawić tutaj zamiast tej delty, wstawię to, co obliczyłem tutaj. x zostaje, zamiast delty ma być 180 minus 4 alfa. Tą alfę jeszcze też muszę przepisać. I to jest razem 180 stopni. No i podobnie jak w tych poprzednich punktach, przerzucę sobie wszystko na drugą stronę, tylko x samego zostawiam. Te 180 najpierw, a potem wszystko przerzucam i zmieniam znaki. 180 będzie ujemne. 4 alfa będzie już dodatnie i ta alfa będzie ujemna. Redukujemy co możemy. Możemy 180 skasować, jedna jest dodatnia, jedna ujemna. I 4 alfa odjąć alfa to jest dokładnie 3 alfa. No i wyszło nam takie coś, a takie coś to jest nasza teza, to mieliśmy uzyskać. Kąt x miał być równy 3 alfa, to żeśmy wyliczyli, więc to jest koniec zadania. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.